przed państwem tydzień w namiocie i łowienie szczupaków i węgorzy. Jest! Mam coś. Oglądajcie. Teraz mamy misję taką, że mamy dwie łodzie. Michał płynie jedną, ja drugą. I na drugą stronę jeziora przenosimy wszystkie bagaże, bo naprawdę mamy tego tyle, że nie zmieściliśmy się na jedno. Mamy łóżka, mamy dwa namioty. No będzie grubo. Nie mogę się doczekać już jutra. Teraz tylko zanosimy rzeczy, zostawiamy to tam, wracamy tutaj i łowimy węgorze na starcie. Jakiś grillek, coś. Komary nas zjedzą, ale przeżyjemy. Namiot został rozłożony, jest tyle komarów, że ledwo się tutaj chodzi, dlatego rozłożyliśmy jedno z naszych pochodni. Będziemy mieli tutaj cztery, ale zaraz wam pokażę, co ja tutaj znalazłem, bo to jest hit. No, także tak wygląda nasza miejscówka i tutaj to będzie stało przez tydzień, a my będziemy robić nocki po całym jeziorze, nie tylko tutaj. Teraz zobaczcie, co mamy do środka. Mamy łóżka, łóżka karpiowe pożyczone od Piotrka z Zafiszowanych, bardzo dziękujemy. A teraz idę pokazać wam najlepszą rzecz, którą znalazłem, jak przyszedłem. To jest po prostu niemożliwe. Patrzcie na miejscówę. Tak wygląda pomost. Tutaj rozkładamy wędki. Oczywiście będzie łowiony węgorz. Ale już się wam pokazuje coś, czego naprawdę się nie spodziewałem. Już sobie wyobrażam, jak wpadamy tu do wody. Nie, no co to. Dobra, zanosimy rzeczy. Zostawiamy to tutaj i wracamy do Pawła na drugi koniec jeziora. Ryby chodzą. Szczupaki już widzieliśmy wieczorem, jak atakują. Start. To jest nasz drugi namiot, taki większy, który będzie nad naszym namiotem. Ale na razie zostawiamy to, wszystko wkładamy do tego namiotu i jedziemy na węgorze. Będziesz podawał? Wszystko spakowane, namiot zostawiony, ale to będzie zabawa. No my z powrotem wracamy. Tak aktualnie wygląda nasze stanowisko. Pochodnie, grill, no i piwko. Nie no, może musimy zrobić burgery, bo zapomnieliśmy sreberko do kaszanki. Kaszanka będzie jutro. O. Teraz tego nie otworzę. Chwilę później Michał miał bardzo delikatne branie, jednak po zacięciu ryba okazała się na tyle duża, że stało się to. Pękła. Co ty gadasz? Ja pier... Co ci pękło? Żyłka. Przypon. Nawet nie wiem co. Ale ty na żyłkę łowisz? No tak, no mam żyłkę na fidera. Ja... Nie wiem czy to yeah. Sól, czy to k***a węgorz był. Za mocno go pompowałeś, chłopie. Hamulec k***a, nie miałem. Nie. Yeah. Cudo wszystko dzisiaj nie wychodzi. Co, zaczęło wciągać do wody? Nie, branie normalnie było, to węgorz był chyba. Ale ciągnął wędkę do wody. Tak, ja hamulec też k***a nie miałem ustawionego, co ja odjechałem w ogóle. Hamulca nie miałem ustawionego, wszystko byłoby dobrze, tylko hamulec k***a. Na co tam jest? Nie pamiętam. Na robakach chyba. Czemu przestało? Patrz, jest. Idę dalej. Co, zacinasz? No. Kto jest? Mówię, na co to odsuń jest? Się, Michał. No, już po braniu? Jak nie pamiętasz na co? Nie pamiętam. Albo filet, albo sam robak. Mi się wydaje, że robak. Nie wiadomo, czy zluzowało, czy nie. Ty, ale fajnie było. Fajnie pociągło. I to tak długo. I co teraz zrobić? Nie wiem, jeszcze poczekał. No teraz to już zaczyna się. Jak to robak, to może ryba jest jakaś, nie wiadomo. No to sprawdzaj. Poczekam.
Może ten. Przełyka sobie. No ale no to właśnie może robaka nie ma jak dało. Co? Dobra, proszę Państwa, mamy zawody majowe, jest ogólnie aktualnie, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
następnych dniach trochę się zmniejszy ta ilość, chociaż niektórzy też wybierają właśnie późniejsze dni, bo myślą, że będzie wtedy mniej ludzi i przez to robi się więcej. No ale dobra, zaczynamy łowienie. Kto pierwszy strzeli jakąś rybkę? Już się nie mogę doczekać tego pierwszego strzału. 5 miesięcy czekania. No i poznajcie nową wędeczkę, bo na ten sezon jeszcze takiej nie miałem. Mikado Katsudo. Do 75 gramów. Pierwsze branie miałem. Nie. Raczej nieduży. No dobra, no to coś się nie zaczyna ta majóweczka zbyt dobrze. Przez nienagrywanie oczywiście. Na starcie muszę wam powiedzieć, że nie nagrałem paru brań. Jeden spadł. Dwa, trzy niewcięte. I w sumie to Paweł złowił 50, a jak patrzymy na wszystkich innych, to nikt nic nie wyjął, także nie zaczyna się to tak jak rok temu. Chociaż w sumie wtedy też nie mogliśmy nic rano złowić i dopiero po jakimś czasie odpaliły się te duże ryby, także nic nie jest jeszcze stracone. Na długie rzędy wziąłem. O Jezu, co to, no no nie wiem. Zobaczcie, co tutaj mam, flyjerk i będę na to próbował złowić czupaka, ale oprócz tego, to mam dla was całą pakę do zdobycia, także oglądajcie film do końca. No do chu**a, już mnie to wku**a. Człowieku, pod samymi nogami teraz, nie? A na jednostajne zwijanie zajebał. Może tam na środek sprawdzamy. Tam o? No. Mówisz? No kurwa! Co jest? Ty gadasz? Myślałem, że mam ten. W końcu. To ładny jakiś? Mały, co? O Jezus. Ale pierwszy, no co? Masz 5 punktów, nie? Także lepiej go dotknij. Dotknęłem. No. No właśnie takie tu będą brały na tej płciźnie. No ale pierwsza ryba majówki, proszę bardzo, uciekł. Ogólnie te szczupaki nie brały i zeszliśmy sobie na brzeg zjeść, bo byliśmy mega głodni, ale zanim zjedliśmy, rozbiliśmy obozowisko. Trochę krzywo, ale działa. Patrzcie teraz, nie? Jeżdżam do środka. Jest na tyle wysoko, że mogę spokojnie stać, z moim wzrostem przynajmniej, bo pewnie nie będziecie mogli. Muchy już się zleciały, ale normalnie mamy łóżko karpiowe. No będzie kurwa przygoda. Akcja jest taka, że bo mamy teraz bardzo dodatnie temperatury, 27 stopni w dzień i zrobiliśmy dziurę w ziemi po to, żeby przechowywać tutaj jedzenie. I tak wygląda jedzenie, które mam nadzieję, że jest dalej zimne. Nie? No, w sumie ta torba jest zimna. Tylko jakaś skroplona. Dobra. Będzie trzeba wykopać ponownie. Czy jest ładne? No jest. No, jest zimne wszystko. Nawet kucheneczka jest, zobaczcie, pierogi są robione, oczywiście kupne, nie żeby coś. Bardzo szybko się zrobiły. Teraz konsumpcja i z powrotem, w sumie do spania idziemy chyba. No, jak na razie wstyd, ale Michał jedzący sobie zupkę chińską wychodzi na prowadzenie. No i muszę mu wpisać piąteczkę za szczupaka.
Ty. Umarł chyba. Właśnie robimy ognisko, nie żeby zjeść, tylko żeby odgonić komary. Słuchajcie, może nie mówmy o pierwszym dniu. Zacznijmy ten film po prostu od drugiego. Mamy nockę i czaimy się na węgorze. I zapomnijmy o tym, co się działo pierwszego. A jeśli chcecie wiedzieć, to w skrócie nie złapałem ani jednego szczupaka i serio nie wiem, co się dzieje. 15 brań niewykorzystanych, żadnej ryby. Dzień drugi. Ole, jest klimat, tam ognicho się robi, a ja właśnie wszedłem na łódź, płynę po ciemku i wywożę rusówki. Myślę, że jest tu dobra szansa na węgorza. Na dzisiaj się mniej dzieje niż wczoraj zdecydowanie. Wczoraj był od 23 do północy, a teraz nic się nie dzieje w tych godzinach i może po prostu zacznę żerować później. My właśnie sobie... Jest. Znowu na to? Mhm. To żreją. Mamy, jemy sobie burgera i właśnie jest pierwsze branie. No ale to były trzy takie walnięcia w to i dziwne bardzo. Nie jak sum, który też tutaj występuje. Właśnie nie widzę poplesiąca, czy coś dalej się tym interesuje. Bo odpuścił. No ale to jest jedyne dzisiejsze branie. No. Na żadnej... Takie... Mamy po dwie wędki i w ogóle ani jednej ryby. I teraz Michał. Zaczęło się. Coś dziubie. Na co? Na rybaku. Długo się nic nie działo i w tym samym momencie nagle... Znaczy no w tym samym. Ja miałem branie dosłownie 3-4 minuty wcześniej. A teraz Michałowi coś dziubie. Może godzina żerowania, może zaraz się jednak coś wydarzy. I tak jak myślałem, jak wczoraj brały po 23, to skoro teraz nie brały po 23, to żerowanie musiało nadejść w końcu, czyli później. Ty, ja mam. O! Ja mam branie. Normalne, klasyczne branie. To jest węgorz. Węgorz chyba, no. Daj mu popuść może luzu. Nie, ja się boję cokolwiek zrobić. U mnie jak zluzowany. No, Michał ma zluzowane dosłownie robaki. Nie ma. Ty. Mam coś. No co ty? Jest coś. Zaś jeszcze na wodę. No chyba nie węgorz. A nie ma nic chyba. Nie. Co to? Sunek. Ty, sunka masz. Są tu malutkie sunki. Ja pierdzielę. Czyli jednak to sunki może dziubią. Może być, że sumki dziubią. Normalnie patrz. Nie było w branie, tylko coś podziubał. No i ja, że taki... Ja. Ale fajnie. Ty, to one się wytarły może, nie wiadomo. Sumek, aż myślałem, że węgorz. Masz kombinarki te? Nie było wiadomo. Ale fajne. Nie? Wytarły się. No żegnaj, sumiczku. Jaki super. No to git. Lubik, jest ryba. Okay. Ty może masz tam też. No. Zobaczymy zaraz. Ja jeszcze poczekam. Oczywiście Michał nie zdobywa żadnego punkta, bo sum nie zalicza się do punktacji. Ale ważne, że jakaś ryba wpadła. Kolejne branie, proszę państwa. Godzina 4:30, ledwo żywi, uciekamy z miejsca zdarzenia, bo zaraz pewnie będą wodować się tutaj wędkarze. I płyniemy sobie do namiotu. Ja nie wiem czy się nie prześpię, bo ledwo żyję, ale nie wiem, z godzinka do wschodu i zaczynam szczupakowanie. Michał to idzie w kimę. Rozpoczynamy. Jeszcze nikogo nie ma na wodzie. Pewnie zaraz się zlecą, aczkolwiek dzisiaj na pewno nie tak jak wczoraj. A ja już widziałem pierwszy atak szczupaka i jestem dobrej myśli, że w końcu uda mi się go złowić, bo jest mi naprawdę dziwnie z tym, że jeszcze nie złowiłem szczupaka. Gdzie zawsze w majówkę brały duże ryby i dużo ryb, tak teraz rano brania, później nic. Także mam w głowie, że mam łowienie do 10 maksa, później będzie lampa i znowu nie będę brały. Trzeba się streszczać. Zaczynam sobie od czego by tutaj sobie zacząć? Zacznę sobie od mojej przynęty. Nie będzie to duża przynęta, jest to 14 cm i choć nie wygląda jak 14 cm, to jest.
I ma malowanie zombie. Sewro. Zobaczcie, jaka plama na wodzie. Był atak szczupaka. Dobra, ja się tutaj zatrzymuję. Bo cały czas sobie płynąłem na już rozładowanym akumulatorze. Widzę, że zaczynają budzić się do życia. I w drodze poczułem, że nie jest to dobry moment na sewro, bo myślałem sobie, że jest to jednak chyba czas na po prostu większe trzynęty, żeby złowić coś większego. Tam znowu się rozeszła drobnica. No jak nie wetnę, to już się wkurzę. Cześć, to ja. Właśnie jestem zakładany na agrafkę. Może w końcu złowię szczupaka, zanim się urwę. Jest! Nie wierzę! Na swoją mordę złowiłem! Czy spadł? Już nie siedzi! No, nie! No to jest hit, ale jaki maluch! Nie wierzę, ale przywalił na mój ryj! Pierwszy szczupak majówki, dzień dobry! No nie, no temu też muszę zrobić zdjęcie z tym jerkiem tutaj. Ja pitole! Co to jest? Fajnie, że na to... Ale nie fajnie, że taki. Teraz powiększego. A ja, skoro biorą na jerki, to zostanę przy jerkach. I niedużego kaszuba założę. Ale rybem, kurde. Taki o. Jest! A zmieniałem miejscówę i przywalił. Na kaszuba tym razem. Chyba też nie za wielki, ale może być nieco większy. Kurde, jakieś ospałe są te szczupaki. No, no ale przynajmniej coś się dzieje, bo wczoraj to już dostawałem takiego nerwa. Ale nie, no to nie jest wcale większy szczupak. Ja pitole. No jest troszeczkę, dosłownie troszeczkę. Masakra. O kurde, już by się... Uff. Jak mają takie brać, no to nie jest ten maj co rok temu, nie? Kaszub, bajc, narka. No dobra, ale rzut po rzucie, nie? Podpłynąłem trochę bliżej trzcin. O proszę, zobaczcie, co się trafiło na jerka kaszuba. Niewielki, ale hit. Oj, nie rzucaj się, bo sobie krzywdę zrobisz, kureszko. W zasadzie to ja ci zrobiłem. O, jestem tak niewyspany, widzowie. Że szok. No i śmieszny zdobywa punkta i wychodzi na prowadzenie. Nie wziąłeś, pyk. Wziąłem. Ale kurde, na obrotówkę okonki sobie łowił i mu szczupak przypierdzielił. Ja tutaj się męczę, żeby złowić szczupaka. One biorą na przynęty okoniowe. No co prawda taki szczupak to jest, wiecie. Turbo. Przyjechaliśmy sobie, przypłynęliśmy na pomościk, żeby złowić te płoteczki na spławik. Połowić sobie, a trafiłem takiego leszka, który jest tak żywy. No i się nie spodziewałem. Mój pierwszy w życiu lesz na spławik. Dobra, uciekaj. No i tak zakończył się ten dzień, zostaliśmy na kolejną nockę, żeby zapolować na węgorza. Siedzieliśmy całą noc patrzeni w wędki, jednak nic nawet nie drgnęło. Dosłownie żadnego brania. Dlatego poddaliśmy się i zamiast być tydzień, byliśmy 4 dni i wróciliśmy do domu, bo nawet szczupaki nie współpracowały. A co do konkursu, o którym mówiłem w środku filmu, wystarczy, że wejdziesz na mojego Insta, klikniesz w post konkursowy, przeczytasz opis i zrobisz wszystko, co trzeba. Do następnego.